Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z gry The Forest. W dzisiejszym odcinku mam zamiar zrobić wykończenie mojego domku na wodzie, dokładnie mówiąc, zbudować tam w środku jakieś łóżko, może coś tam jeszcze w nim w środku wybudować, choć za dużo miejsca tam nie ma, ale na pewno coś tam dam radę upchać i być może zrobić jeszcze pomost, który będzie właśnie prowadził do tego domku. Choć jest to taka też domek, taka a la tratwa, czyli może on pływać, aczkolwiek gdzie ja nim tutaj popłynę, jak i tak tutaj ten zbiornik wodny jest bardzo mały. Gdybym gdzieś tam, o, tam są, w tamtym kierunku jest takie jakieś morze, to gdybym tam wybudował ten domek, to pewnie bym nim sobie pływał, ale tutaj to nie ma gdzie. Przydałoby się coś zjeść. Tutaj na suszarni, na tej suszarce do mięsa coś powinienem mieć. No, dobra. Jeszcze coś napić, ale napiję to się ekologicznie. O, stąd. No i dobra. Myślę, że najpierw wypadałoby zbudować jednak ten pomost, żeby mieć tam łatwo jak dotrzeć. Tutaj jest właśnie platforma. I mniej więcej już tak wymyśliłem, jak to zrobię, choć różnie może być. Nie, kurde, to chyba nie to. Ja chyba chciałem custom platform zrobić. Tylko gdzie to było? No gdzie to jest? A, to, no. To o to mi chodziło. Zapomniałem, jak to się nazywa. Ej, patrzę, że teraz trochę inaczej się to buduje. Teraz mamy takie... Dawno tego nie budowałem. Teraz są takie kreseczki tutaj, jak widać. Ciekawe. Spróbuję to może w ten sposób. No, wygląda dobrze. Ja w ogóle o tym zapomniałem, że takie coś jest. I chciałem budować o takie platformy. No, ale to by trochę, to by nie wyszło raczej. To by nie był dobry pomysł. No więc tak, nie pamiętam, ile tam potrzebuje drzew, więc trzeba zacząć je. O! Ale mi się podwinął pod siekierę. Nie wiem, jak ja go zabiłem. No po prostu jakoś mi się pod siekierę podwinął. Skubany zając. No ale dobra, mam trochę... Mam skórę, mam mięso. Przyda się. Bo kiedyś, jeżeli chodziło o zapasy jedzenia, to w tym The Forest jakoś tak było łatwiej. Bo teraz jedzenie gnije. Kiedyś teraz sobie mogłem zrobić... Wow, upolować dużo zwierząt. I mieć zapasy tego, trzymać to mięso w ekwipunku, nigdy mi tego nie brakowało. Teraz jak to gnije, to jest trochę inna sprawa. Co sprawia, że... Być może najlepszą opcją są ryby. Bo w sumie najłatwiej je łapać. W porównaniu do na przykład polowania na sarny, które mogą spierdzielić. Na zające. Na zające to jest jak dla mnie najgorsza w tej grze rzecz do polowania. Najtrudniej jest je upolować, według mnie. No, może nam się podwinąć jakiś właśnie też ten jaszczur, legwan zawsze. Jego nie jest aż tak trudno upolować, ale też czasami spierdziela. A ryby, no to idziemy tam z dzidą. Do jakiejś sadzawki małej, gdzie są ryby. No i łapiemy. W sumie to jest być może najłatwiejsze. No i z racji tego, że kurczą mi się zapasy jedzenia właśnie, więc może... Zrobię sobie w tym odcinku jeszcze jakieś takie mini łowienie ryb. A w sumie ciekawe by było, gdyby w The Forestie była wędka. No, zawsze to wyglądałoby troszeczkę inaczej właśnie, te łapanie tych ryb. No co jest, próbuję to podnieść i nie mogę. O, dobra. Jeszcze jedno drzewo muszę gdzieś ściąć.
A nie, w sumie? Zaraz, przecież... Wydaje mi się... A, no tu mam parę kłód, 5 kłód mam, no to dobrze. Akurat potrzebuję tylko jednej. Całkowicie o tym zapomniałem. A co tu się zrobiło? Ej, no takiego efektu to ja nie chciałem osiągnąć. Coś tu się kolizja zbagowała z tym pomostem. I teraz to mi zaczęło poskakiwać. O, teraz przestało. No dobra, przestało. Czyli to nie może na siebie nachodzić z racji tego, że to jest łódka i coś tam się z kolizją dzieje. No ale nie jest źle, mogę tak sobie przejść tutaj, ewentualnie podskoczę i jest okej. No, więc tak to miało być. Teraz, coś by się przydało zrobić tutaj w środku, bo no trochę pusto, trochę pusto. Na samym początku może... A, to gdzieś tutaj. Może łóżko jakieś by się przydało. Kurde, gdzie to łóżko? Nie, gdzieś dalej chyba. Ja za cholery nie mogę tu zapamiętać, gdzie co jest. W tej tutaj w książce tej, czy coś jest z tyłu, czy coś jest z przodu, jakoś nie mogę tego zapamiętać. A, tu jest łóżko, dobra. No myślę, że gdzieś tutaj w rogu. O, niech będzie. Co by tutaj jeszcze postawić? Ja bym tutaj jeszcze jakieś światełko postawił, ale albo takie, albo no może niech będzie na suficie. O, gdzieś tutaj w rogu taka lampeczka z czaszki. Tutaj też. Jeszcze tutaj może, na zewnątrz, dekoracyjnie. No i to tyle. Oświetlenie mam. Aha, brakuje mi skóry. To jest zająca chyba. Kurde, znowu te zające. 17 patyków i jedna lina. Linę to wiem gdzie znaleźć. Ale weź te zające cholerne. A jest. O, jakie biedne. Zablokowały się na skalę. Niestety na ich niekorzyść. Ich strata. O, jeszcze mięso mam, bardzo dobrze. O, jeszcze jeden się zablokował. Kurde, chodź tu. A, mam cię. No, i to mi się podoba. Tak to bym musiał nie wiadomo ile na te zające polować, bo naprawdę nie lubię na nie polować. O, już mam pełny ekwipunek. No to nie. Nie chcę tracić żadnego mięsa, więc... Więc to tutaj powieszę do suszenia. A, to teraz w ten sposób się robi. Klikam R. I mogę sobie wybrać, co chcę powiesić. Ha, no w sumie te zmiany w interfejsie jednak na plus. Dobra, idę po tamto jeszcze jedno mięso. Nie wiem, chyba jak się ususzy, to dłużej wytrzymuje. Nie pamiętam. To ja mam rybę? Chyba jakaś wysuszona. Chyba jakaś wysuszona. No, nie wiem. No, jeszcze sobie grzybków zjem. No. To co by tutaj teraz zrobić? A, miałem patyczki zbierać. Dobra, już zbieram patyczki. I co jeszcze? Po linę iść. A, po linę to później, ja wiem gdzie to jest. Na samym końcu może. Tak więc teraz patyczki. No i tak, zużyłem skóry... Znaczy się, zaraz zużyję skóry z tych zajęcy do łóżka. Do budowy łóżka, ale chciałbym jeszcze jakoś tam może skórę jakoś tu powiesić, żeby było bardziej przytulnie. Więc może niech to będzie... O, skóra właśnie z sarny.
Nie da się jej tu powiesić? O, tu się da. Na suficie? A czemu na suficie? Coś chyba... A czemu tylko na suficie? Kiedyś można było też na ścianach. Może tu na tych ścianach się nie da? Zaraz to sprawdzę, bo coś mi tu nie gra. To tak być... O, tu działa. Nie wiem, coś widocznie tam to jest zbugowane. Nie wiem czemu. No trudno, czyli nie zrobię tam... Nie powieszę sobie skór na ścianie. A szkoda, ładnie by to wyglądało. To chociaż zbuduję te łóżko, dokończę budować. No znowu zając leci, a... No, tym razem przebiegł przez skały. No i to jest ten deforest. Albo zwierzaki na skałach się zacinają, albo przez nie przebiegają. Tak to bywa. Dobra, to idę po... O, ptaszka ubiłem, mam kawałek mięska. I piórka. Ja lub pióra trzeba zbierać. Przydają się do strzałów. O, legwan, dobrze. No, jaszczur, legwan, gekon. Zawsze mówi inaczej. Dobra, jest mięso, jest skóra. Tak więc teraz śmigam polinę. I może po drodze upoluję jakieś ryby. O, tutaj chyba pływały kiedyś. To na z powrotem. O, tu jest moje niezawodne źródło lin. Noż, kurde. Zawsze tu wiszą, odkąd pamiętam. W tym samym miejscu. Trochę inaczej wyglądają, trochę inaczej zawieszone, ale zawsze wiszą. No co za... Cholerstwo. Ucieka i nie jestem w stanie tego dogonić. O, nie zauważyłem go. No gdzie to się kręci? Nie wiem gdzie rzucić, bo... A! O, zając. No serio? Mi się wydaje, że go trafiłem. Biega w kółko! No nie no. O. No, tak w sumie mogłem to zrobić wcześniej. Te zwierzęta, no bo on chciał biec tu. O, jednak skała, zablokował się. No to tu, a nie, znowu skała. No to jeszcze raz, nie, znowu skała i tak zaczął biegać dookoła. No, słabo są te zwierzęta zaprogramowane. Tak więc, umyję się z krwi najpierw. O, dobra, już nie ma krwi. Tak więc czas polować na rybki. O, jedna jest. Druga. A tutaj jakieś kolorowe te ryby są. Mam nadzieję, że to nie wpływa na ich smak. O, tu jest jakaś taka już bardziej dorodna. No. Dla mnie to lina przypomina, ale cholera wie. O, spadł lin, kurde. Bo te kolorowe rybki, to nie wiem, czy to jadalne jest. O, ale patrzcie, złapałem kolorowa, wszystkie w ekwipunku robią się... No, tak jak ten lin. Dziwne. A, o, już tutaj widzę, że mam dużo... zgniłego mięsa, to akurat są z tych jakichś ptaków, jak upolujemy. To jest akurat świeże. No, ryby mam, może od razu pójdę je powiesić. Kurde. Problem jest taki, że tutaj mam wymieszane takie chyba dobre jedzenie ze zgniętym i weź tu teraz...
Dobra. Więc na razie zapas jedzenia zrobiony. Czas w końcu dokończyć mój domek na wodzie. Dobra. W sumie naszło mnie na jeszcze jedną rzecz. O, gdzieś tutaj lampę. Żeby dobrze mi oświecało w nocy. Nie mam czaszki. A, kolejny zając się zaklinował. No pierwszy raz widzę, żeby tutaj się te zające tak blokowały. Mogłem to wyczaić wcześniej. No ale teraz będę miał zapas jedzenia. No, nareszcie. O właśnie, nie muszę daleko iść po czaszki, bo mam je tu. Właśnie te totemy, czy te straszaki tych kanibali, to są bardzo właśnie przydatne, bo możemy z nich pozyskiwać w prosty sposób czaszki. Właśnie potrzebne do budowy lampionów. No. No i teraz wygląda to lepiej, choć chciałem te skóry jeszcze tutaj powiesić, ale... No lipa, bo się nie dało, niestety. O, może... Doniczkę? Nie da się, widocznie to nie ma takich właściwości jak zwykły budynek. A czaszkę dekoracyjną? No, też się nie da. O, tu jakoś mogę na suficie. A w sumie? Ha! Niech będzie i tak. No, tak więc... Co miałem zrobić, to zrobiłem. Aż kurde, wpadłem teraz do wody. Tak więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.